Cześć, witacie z tej strony Piotrek, dzisiaj kolejny odcinek z serii Let's Play Metin 2PL, a dokładniej Feniks z Piotrkiem. Dzisiejszy odcinek trochę tak na taką waszą prośbę i trochę na takie, na taką moją zwykłą ciekawość, czyli drop na dolinie. Możecie sobie tutaj poobserwować, jak mi poszło w tygodniu, no może nie w tygodniu, ale dwa tygodnie temu, jak mi szło z dropem. Muszę wam powiedzieć, że to był taki czas, kiedy byłem właśnie chory i nie miałem zbytnio co robić ciekawego, bo ile można oglądać, dlaczego ja, trudne sprawy i ukrytą prawdę. No to postanowiłem się wybrać po prostu na dolinkę i zobaczyć, akurat wodza orków spotkałem przy okazji. Szło cienko, no bo zero na orki, combo nie ma, więc tylko buff tak naprawdę i tyle. No ale postanowiłem właśnie pochodzić na te metiny, bo tak mnie prosiliście bardzo o tą dolinę, żeby nie było podwójnego dropu i tak dalej. Żebym wam pokazał, jak mi idzie z dropem. No muszę wam powiedzieć, że ten drop w tym filmie będzie taki, jaki jest i nic nie mogę na to poradzić. Ale na pewno te filmiki z doliny będą się pojawiać jakoś tam, powiedzmy, w jakimś tam odstępie czasowym. Nie wiem dokładnie w jakim, ale na pewno jeszcze nie jest to, na pewno nie jest to ostatni filmik z doliny, opowiem tak. Bo filmików z doliny jeszcze będzie na pewno sporo, z wodzami orków tak samo będzie. No ale co ja mogę wam powiedzieć, no gra na pewno na takim levelu jest żmudna, no bo co by nie mówić, ciągle się robi to samo. Zarabia się tylko na to, żeby czytać książki, no i wbija się skille, ewentualnie tam biologa. Ja nawet biologa nie zacząłem, bo jakoś w ogóle o tym nie myślałem i ostatnio tak sobie skojarzyłem, o, mam biologa do zrobienia. No więc tego, te zęborka muszę tam skończyć, na 10 speeda to nie jest nic dobrego, ale będzie już szkatułka od biologa, którą można sobie opchnąć, więc jak najbardziej na plus. Co przechodząc dalej? Dalej też pytaliście mnie w komentarzach i w ogóle na PW, bo sporo tych wiadomości się ostatnio nazbierało z Pela. Dlaczego tak rzadko gram? Czy rzadko? No muszę wam powiedzieć, że ja przeważnie w tygodniu to tylko wejdę, przeczytam kup, polatam po mieście, szukam czegoś cenowo, co można kupić i drożej sprzedać. Bo tak zarabiam też na handlu, bo muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z takich lepszych zarobków, jeśli nie mamy czasu, więc na handlu można trochę posiedzieć. I można sporo rzeczy już kupić taniej i sprzedać drożej. A jak gram, to gram przeważnie w nocy i to jest najczęściej sobota, czasami piątek albo poniedziałek, bo... Znaczy z niedzieli na poniedziałek, tak? Bo w poniedziałek mam nadzieję na 10, więc lightowo sobie tam mogę odespać. No i co jeszcze mogę wam więcej powiedzieć? No drop jest właśnie przed wami, tych metinów rozbiłem nawet sporo, bo nie było żadnego problemu. Bo tak naprawdę nikt chyba nawet nie jeździł po tej dolinie, muszę wam powiedzieć, to był normalny dzień, o ile się nie mylę, to był wtorek. Więc widać nawet jakie jest, nawet nie to, że była godzina wczesna, bo godzina była 13, ale muszę wam powiedzieć, że w normalne dni, nawet pomimo tego, że jest godzina 18-19, tak właśnie wygląda dolina, gdy nie ma eventu. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że na dolinie chodzą maksymalnie 2-3 osoby, jeśli nie ma eventu, a jeśli jest event, to jest tych osób 20. Czasami mam takie odczucie, że wygląda to mniej więcej tak, że po prostu gdy mamy tam jakiś event z czekoladkami, różami, ze szkatami blasku, to ludzie grają tylko po to, żeby być w tym evencie, nadrobić się i dorobić, no nie wiem jak to określić, ale wygląda to tak, że przyrost ludzi podczas eventu jest ogromny, a gdy świat stoi sobie, że tak powiem, wolny i normalny, to jest cichosza, jeśli chodzi o dolinę, pustynię. Nawet spoty na bo muszę wam powiedzieć, że wolno stoją w takich godzinach popołudniowych, a to jest dla mnie bardzo dziwne, bo muszę wam powiedzieć, że chyba nigdy w życiu nie widziałem aż takiej parodii, może parodii to nie, aż takiej tragedii może nawet tak powiem, że żeby spoty na bo stały puste po 16, gdzie najwięcej ludzi już jest po szkole i tam sobie można ekspić. No ja też rozumiem, no spadek graczy jest na PL-u, coś tam próbują zrobić, ale dopóki oni nie ogarną pewnych spraw, o których powiem może kiedyś w innym odcinku, no to tak będzie. Pri wyjdą również w siłę, co by nie mówić, no... Priwy odleciały i to już bardzo daleko PL-owi. Jeszcze powiem też, tak rok temu tak nie było, ale... Teraz to już jest cholernie większa różnica i... Nawet patrząc na to tam... Jak sobie radzą niektóre priwy. No i co ja generalnie robię w tym metinie? No jak chodzę na metinie, to ekspię buffa, jak są jakieś bonusy, to staram się ekspić buffa, jak mi się nudzi... To czasami sobie pójdę na boi po ekspie buffa, no tego z tym buffa naprawdę uwierzcie mi, że mi się nie spieszy nigdzie. Ja nie potrzebuję mieć tego buffa 3-5 już jak najszybciej. Po prostu jak mam ku błogosławieństwo, to sobie czytam. Jak mam ku pomoc, to odkładam i to wygląda tak, że po prostu nigdzie mi się nie spieszy.
Bo najważniejsze są i dla mnie skille na wojowniku, tam na bufie, czy będę miał pomoc M6 czy M8, to aż tak wielkiej różnicy nie ma. No, jakaś tam różnica jest, ale jakiejś bardzo wielkiej nie ma. Znaczy te skille buffa i tak trzeba będzie zrobić, więc to mnie nie ominie. No a tak to niestety wygląda na tym 35 levelu. Ciekawych aż bardzo takich rzeczy nie ma. Jeszcze miał jakieś projektu full 5 bonów, full jest i tak dalej. To pewnie bym pobił jakiś tam bossów w DT, no ale z takim jak to ja mogę tam przyjść i paść na dwa skille, tak, tego króla demonów, no ale no taka faza gry, no też nie chcę, żeby się odbierali tego, że ja was olewam, tak, i staram się na ten materiał dawać co tydzień, nie chcę was po prostu zawieść, bo wiem, że czekacie na te odcinki, ale właśnie między innymi po to jest ta Almanda, żebyście sobie oglądali tego Metina jak najwięcej, bo wiem, że chcecie u mnie tego na kanale, ja nie jestem od Minecrafta, czy jakichś tam innych gier, czasami też wrzucę LoL'a. FIFA niestety już nie wrzucam, bo nie wiem dlaczego zablokowali mi konto na Ultimate, bo ktoś mi się chciał włamać, znaczy włamać, ktoś chciał wejść na konto, wpisał 3 razy złą odpowiedź na tajne pytania i mi zablokowali konto. Napisałem odwołania, żeby mi odblokowali. To zobaczymy co dalej będzie, więc dlatego nie ma między innymi odcinku z FIFA, bo gram tylko na single player. No i tak właśnie wygląda ten drop. Drop jak widzicie cholernie słaby, ale muszę wam powiedzieć, że to był chyba jeden z najsłabszych dni jak na tej postaci. Czasami jest tak, że w ciągu dnia wyciągam 3-4 sztuki kadeków, czwórek i innych itemów. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć, trzymajcie się na razie. Do następnych odcinków.